Dzień dobry. Miło mi się z Państwem spotkać na webinarium pod tytułem Praktyczne aspekty rażąco niskiej ceny po ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Webinarium organizowane przez portal zamówień publicznych Prawo i Przetargi, wydawnictwo Wiedza i Praktyka we współudziale merytorycznym z Kancelarią Czublon Trębicki. Nazywam się Piotr Trębicki, jestem radcą prawnym. W Kancelarii Czublon Trębicki mam przyjemność prowadzić dział zamówień publicznych. Od kilkunastu lat zajmujemy się doradzaniem w zasadzie w każdej branży, w każdym sektorze zamówień publicznych, zarówno po stronie wykonawców, jak i po stronie zamawiających. A temat dzisiejszego spotkania, rażąca niska cena, przez nas trochę kolokwialnie zwana RNC, żeby było szybciej, bo cała ta zbitka dosyć trudna, jest jednym z częściej i jednym bardziej aktywnie zajmowanych się przez nas, jeden z tematów, którym się coraz bardziej i coraz częściej zajmujemy, zwłaszcza w ostatnich latach. Proszę Państwa, na początek dwa zdania wprowadzenia. Po co jest przepis o odrzucaniu ofert za tak zwaną rażąco niską cenę? Proszę Państwa, jest on z dwóch powodów. Tak naprawdę dalekosiężnie, długofalowo ten przepis ma na celu chronić rynek, chronić uczciwą konkurencję. Możemy wyobrazić sobie sytuację, że jakiś przedsiębiorca specjalnie zaniża ceny swojej usługi, swojego towaru, wykasza konkurencję, wybija ją zbyt niskim poziomem cen, bo ma z czego dołożyć, bo na przykład ma zagraniczna centrala z innych źródeł, z innego biznesu, po czym, kiedy już monopolizuje rynek, zostaje jedynym wykonawcą na rynku, obniża tę cenę. I to jest długofalowy cel, który bardziej w Polsce realizują takie urzędy jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądy Ochrony Konkurencji, ustawa o zwalczaniu się konkurencji i w ustawie Prawo Zamówień Publicznych ten wątek, można powiedzieć, jest poboczny, ale taki też jest cel. W dużym uproszczeniu, oczywiście znawcy materii mogą się za to obrazić i powiedzieć, że w pewnym sensie błędnie to nazywam, ale w dużym uproszczeniu rażąco niska cena w zamówieniach publicznych jest odpowiednikiem ceny tak zwanej dumpingowej, zaniżonej właśnie w przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które też jest tam zakazane. I to jest jeden powód, taki szeroko rozumiany, szerokiego widzenia, natomiast często nierozumiany, bo ja sam często klient przychodzi i mówi: Panie mecenasie, ale po co jest ten przepis? Po co w ogóle daję tanio, to każdy się będzie cieszyć. No tak, tu i teraz konkretny burmistrz, konkretny dyrektor w ministerstwie, w jakimkolwiek urzędzie wojewódzkim może się tu i teraz cieszyć. Tylko długofalowo no, ten rynek trzeba chronić i o pewne reguły musimy dbać. Drugim celem jest, proszę Państwa, może być cel, który można opisać hasłem: nie ma darmowych obiadków. To wszyscy w biznesie, długofalowej działalności wiemy, że nikt nic nie daje za darmo, że to, co jest dzisiaj za darmo, za chwilę za to trzeba nie zapłacić w innej postaci, w innym celu. I celem eliminowania ofert o rażąco niskiej cenie z prawa zamówień publicznych jest zapobieganie późniejszej oszczędności, późniejszym naruszeniom prawa przez wykonawców. Wyobraźmy sobie przykład. Z kilku ofert zamawiający wybiera ofertę najtańszą, rażąco niską na budowę jakiejś drogi, powiedzmy sobie obwodnicy, i no, w ciągu roku, dwóch, trzech realizacji tej inwestycji oczywiście okazuje się, że asfalt jest nie tej jakości, który trzeba, roboty nie są wykonywane w systemie dwuzmianowym, jak obiecano, tylko w jednozmianowym, bo praca pracowników o 8-godzinnym trybie jednozmianowym jest dużo tańsza. No i na końcu mamy te sytuacje, które życia zresztą znamy, praktyczne sytuacje, mianowicie brakuje podsypka i podbudowa drogi, która miała mieć, dajmy na to, 2,5 metra głębokości. No, po pracach odkrywczych wychodzi na to, że tam jest 1,5 metra albo metr i to jest to jakiś rodzaj śmieci wrzucone do środka. Gdyby oferta zarządzająca niską ceną została wyeliminowana, prawdopodobnie wygrałby wykonawca, który nie chciałby tych oszczędności czynić. Albo inaczej, gdybyśmy przyzwyczaili się na rynku, że oferty zarządzające niską ceną są odrzucane, to tak naprawdę ta pokusa do takich oszczędności, do takiej drogi na skróty byłaby mniejsza. I taki jest cel prawa zamówień publicznych w utrzymaniu tego trudnego przepisu. I druga rzecz, to troszkę tutaj wprowadzenia, można się zastanawiać. Wiele osób mnie pyta, czy ten przepis to jest nowy, wprowadzony albo teraz tą nowelizacją, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku, albo tą nowelizacją z października 2014 roku, czy może sprzed dwóch lat. I proszę Państwa, paradoksalnie nie. Przepis o rażąco niskiej cenie był już w oryginalnej, pierwotnej wersji ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli nie w ustawie o zamówieniach publicznych z 1994 roku, tej pierwszej w Polsce z zakresu zamówień publicznych, ale w tej obecnie obowiązującej w prawie zamówień publicznych
czyli od 2004 roku, od uchwalenia, był obowiązujący. No to co się takiego stało, że on do tej pory był, ale go nie było? Państwo, otóż dwa lata temu, a zwłaszcza teraz po nowelizacji, zostały wprowadzone mechanizmy, które w pewnym sensie zabroniły przymykać oko zamawiającym na problem rosnącej niskiej ceny. To niezrozumienie, o którym powiedziałem w pierwszych zdaniach, że wielu dysydentów, zwłaszcza to strona zamawiających bardziej to widziała, nie widziało problemu w zakresie rosnącej niskiej ceny. Dają tanią, dają pół darmo, to ja biorę. To często zamawiający właśnie przymykali oczy na to, i dlatego wprowadzono mechanizmy, aby w pewnej sytuacji zamawiający musieli przejść procedurę zbadania, czy cena jest rzeczywiście niska, bo tak tanio ktoś potrafi to wyprodukować, sprzedać, dokonać tej usługi, wykonać tę usługę, czy cena jest po prostu, proszę Państwa, tak niska, bo ktoś zaoszczędził i zamierza sobie odbić tę różnicę w przyszłości w jakikolwiek inny sposób. Proszę Państwa, dość tego wstępu. Proponuję przejść do szczegółowych rozwiązań i omówić o konkretne działanie tej instytucji w praktyce. Powtórzę jeszcze, że mówimy o wersji ustawy, o może być stanie prawnym po 28 lipca 2016, czyli po tak zwanej dużej nowelizacji prawa zamówień publicznych, chyba największej jakościowo, którą mieliśmy od kilkunastu lat, od 12 lat działania ustawy, i mówimy o tym stanie prawnym, który będzie obowiązywał i będzie dotyczył naszej praktyki, naszego codziennego dnia w przyszłości.